Jak Karol Wojtyła, chłopiec z Wadowic, stał się papieżem? Co sprawiło, że podziwiał go i szanował cały świat? Tego wszystkiego można było dowiedzieć się w Sieradzu. Po raz pierwszy miasto odwiedziło mobilne muzeum Jana Pawła II. Dlaczego tak ważne jest jeżdżenie po Polsce i przypominanie ludziom postaci Jana Pawła II? W ten sposób chcemy jeszcze bardziej ludziom przybliżyć Jana Pawła II, przybliżyć jego nauczanie, pokazać to, co pozostało po nim, te pamiątki, które naprawdę na ludziach robią ogromne wrażenie. Wśród tych pamiątek są na przykład narty Ojca Świętego, brewiarz w języku łacińskim, różaniec, piuska czy sweter. Przedmioty, których na co dzień używał człowiek nauczający chrześcijan, jak powinni żyć. Udowadniał, że sam był tylko człowiekiem. Wszyscy mówią, określają się pokolenie Jana Pawła II, a tak naprawdę musimy czerpać z tego, co pozostało nam po Ojcu Świętym, to co najważniejsze, czyli jego nauczanie i brać przykład z tego i tym nauczaniem żyć na co dzień. W mobilnym muzeum można było poznać historię życia Jana Pawła II. Fotografie pokazują poszczególne etapy jego drogi na tron Piotrowy. Znalazły się w nim również filmy, między innymi z pielgrzymek do Polski. To wszystko zrobiło wrażenie na Sieradzanach. No miłe to wszystko jest. Wiem właściwie dużo na temat Ojca Świętego, ale jestem zadowolona, że akurat jest ta okazja i można obejrzeć, i tylko że faktycznie trochę mało czasu jest. No bardzo pożyteczne uważam i warto obejrzeć. Mobilne Muzeum Jana Pawła II przyjechało do Sieradza, by przypomnieć o rocznicy wyboru Polaka na papieża. Najważniejsze jest jednak ciągłe nawiązywanie do jego słów. Dlatego muzeum odwiedziło dużo młodych ludzi, którzy nie mieli okazji poznać Ojca Świętego i tylko w ten sposób mogą się czegoś o nim dowiedzieć.